Myślę, że po części można było się tego spodziewać. Nasze wszystkie poprzednie spotkania z Gattą pokazywały, że gramy jak z równy z równym i to, że oni są mistrzem Polski, tak naprawdę nic nie znaczyło. Przyjeżdżali do nas i wiedzieli, że czeka ich ciężkie zadanie. Postawiliśmy dzisiaj im bardzo trudne warunki. No i udało się wygrać. No, cieszymy się bardzo i teraz skupiamy się już na meczu z Piastem. Posłuchajcie, jakie impulsy meczu? Na treningach jednocześnie strzeliliście 5 bramek. Nie udało się trochę meczów? Powiem szczerze, że na treningach nigdy nie gramy 4-2. No, dwie czerwone kartki to jest w ogóle... No cud to się dzisiaj wydarzyło, no ale zasłużone są te czerwone kartki, także brawa dla sędziów za te decyzje. No nie wykorzystaliśmy, ale najważniejsze, że dowieźliśmy do końca cenne zwycięstwo i to cieszy. Marcin, mieliśmy problemy z wyjściem z własnej połowy, szczególnie w pierwszej połowie. No, czego to było przyczyną? No ja przypominam cały czas, że graliśmy z mistrzem Polski, także to nie jest przeciwnik, z którym się łatwo gra. No, spresowali nas dosyć mocno i stąd się brały te trudne wyjścia. Troszeczkę porozmawialiśmy na ten temat w szatni, w drugiej połowie wydaje mi się było zdecydowanie lepiej, no i tyle. Tak, jak powiem, 4 gole straciliśmy, ale to chyba 3 strzeliliśmy, co sami. To będziemy analizowali na wideo, na razie cieszymy się ze zwycięstwa, przyszedł czas na analizę, tak na spokojnie. Dobra, jak wytrzymałeś, bo wiemy, że było ciężko. No u nas w ogóle szpital przed tym meczem, tak 3 osoby, mocna grypa, no jakoś się udało, ja jeszcze wczoraj miałem temperaturę, no ale dzisiaj przychodzi mecz, to się zapomina o wszystkim, także cieszę się, że dotrwałem 40 minut. Dużo grania dzisiaj było, no ale fajnie, no. 3 punkty zostają w Toruniu, tak jak powiedziałem, skupiamy się na meczu z Piastem. Bardzo ciężki dzisiaj mecz przy KFC Toruń. No te 3 czerwone kartki chyba w największej mierze pokrzyżowały wynik tego meczu. No pewnie pokrzyżowały, natomiast no, szalony mecz i... No i pełen emocji, myślę, że te kartki tak na chłodno oceniając to chyba zasłużone, chociaż nie wiem, czy Darek rzeczywiście był za linią pola karnego, czy na linii, nie wiem, czy, może wy mi powiecie? Ciężko ocenić. No właśnie, no taka troszeczkę decyzja, no mam nadzieję, że sędzia był pewny, bo troszkę pokrzyżowała od razu bramka. No, Toruń bardzo dobry zespół, my też dobry zespół, fajny mecz był. Przegrywamy. No, ciężko przełknąć, bo troszeczkę będziemy przytrzebieni na następny mecz. Trzeba się podnieść, jesteśmy na tyle doświadczeni, że teraz pewnie są nas duże emocje, ale trzeba opłonąć i walczyć dalej. Rekord znowu troszkę Wam odjechał w tabeli. Odjechał na 8, ale jeszcze jest tyle kolejek, więc no, rekord jest faworytem i tak grający, także czy to tu dzisiaj byśmy wygrali, by było 5. On rekord na tyle gra dobrze, że ciężko gdzieś znaleźć jakiś słabszy moment dla ich i to wykorzystać, więc patrzymy się też dość do tyłu, bo tabela się coraz bardziej spłaszcza, jak się podzieli punkty, to różnice będą minimalne i będzie walka o medale do końca, tylko mistrzostwo myślę, że też. Przed Wami mecz Halowego Pucharu Polski, to będzie chyba dobry moment na przetestowanie nowych rozwiązań. No, gramy rzeczywiście z Halowego Pucharu Polski, no jak zwykle, tak, będziemy chcieli dać pograć więcej tym chłopcom, którzy grają u nas mniej. Spokojnie do tego trzeba podejść i wrócić na właściwe tory, bo jeszcze jest dużo grania przed nami. No, mieliśmy wszystko w tym meczu i no, myślę, że niezła taka wizytówka w ogóle całej dyscypliny, bo w tym meczu naprawdę doświadczyliśmy wszystkiego i te ogromne emocje udzielały się i z jednej i z drugiej strony. Mieliśmy piękne bramki, mieliśmy grę 4 przeciwko 2 w polu, co próbuję sięgnąć pamięcią do jakiegokolwiek meczu, które gdzieś tam oglądałem i nie przypominam sobie, żeby taka sytuacja miała miejsce, także może nas to troszeczkę sparaliżowało, bo powinniśmy w tym momencie strzelić i postawić kropkę nad i strzelić bramkę na 6-4. No ale cóż, no tak to wygląda i myślę, że nikt nas już teraz nie będzie gdzieś tam wypominał nam tego, że tych niewykorzystanych jakby sytuacji. Także cieszę się ze zwycięstwa. Drużyna naprawdę zagrała dzisiaj fantastyczny mecz. Zmagaliśmy się z wieloma problemami. Kilku zawodników chorych. Właściwie nie widzieliśmy do końca, w jakim składzie dzisiaj zagramy z mistrzem Polski, ale okazało się, że ci chorzy dzisiaj pokazali, że można zostawić mimo słabości serce na boisku i naprawdę gratulacje dla mojej drużyny, bo pokazali, że dzisiaj, że właściwie zawsze mogą wygrać z każdym i teraz musimy szukać tej stabilizacji, abyśmy w
trakcie tego sezonu wygrywali już systematycznie. No właśnie, bo ten mecz to z jednej strony bardzo piękna akcja, a z drugiej też trochę nieczystej gry i takiego naprawdę twardego męskiego futsalu. Nasi panowie nie odpuścili. Jeden element, ja wiem, że to dla trenera zawsze jest trudne, gdybyśmy mieli wskazać, który rzeczywiście tu pozwoli nam o to jedno oczko więcej zapisać na swoim koncie. No ja myślę, że mądrość mimo wszystko w tych momentach, kiedy prowadziliśmy, bo chociaż z drugiej strony mieliśmy takie założenie, że przy dwóch bramkach przewagi będziemy wycofywać bramkarza i no i owszem, mieliśmy trzy razy dwubramkową przewagę, ale po chwili traciliśmy bramkę, także był taki jeden moment, kiedy fragment meczu, kiedy faktycznie udało się tego bramkarza nam w końcu wprowadzić wycofanego lotnego i jeszcze stworzyliśmy sytuację i mogliśmy wyjść na trzybramkową przewagę. Ale mimo wszystko ta mądrość w takich momentach, gdzie Gatta naprawdę nas mocno przycisnęła i sprawiła, że w naszym polu karnym robiło się gorąco. Myślę, że słowa uznania dla Nikola Eniagu, który miał dzisiaj wiele pracy, a pokazał po raz kolejny swoją wielką klasę. Ale tak jak mówię, cała drużyna dzisiaj zasłużyła na wielkie, ogromne brawo. Dziękuję. Trzy punkty odrobione, wicelider je stracił. Zadał on pewnie rekord z tego, bo FC Toruń nawet nie podskoczy w tabeli, ale ta szansa o wicemistrzostwo rośnie. No, ja cały czas powtarzam, przygotowujemy się do tego, aby móc zagrać w pierwszej szóstce. My musimy się w tej pierwszej szóstce najpierw znaleźć i potem będziemy myśleć o ewentualnie celu medalowym i tak dalej. Jak nie znajdziemy się w pierwszej szóstce, no to możemy sobie dzisiaj gdybać. A no cóż, no wygraliśmy dzisiaj z Gattą, zremisowaliśmy z rekordem, także no cóż, stać nas w takim razie na to, żeby wygrywać z innymi zespołami. Ja w to głęboko wierzę, musimy poszukać takiej stabilizacji i konsekwencji w meczach z zespołami, z którymi tak naprawdę bezpośrednio rywalizujemy o wejście do szóstki. I mam nadzieję, że drużyna stanie na wysokości zadania.